Za 4 chyba było w 2011, tak? W eliminacjach, więc to chłopcom ma się problem. Dobra, to kto pierwszy na ochotnika? Zróbmy inaczej. Kto debiutować będzie w ogóle złotym trofeum? Wszyscy żeście już jeździli? Kacper. Ty jeszcze. Krzysiu Lewandowski, nie jeździłeś. No to powiedz, jak twoje przygotowanie tego turnieju wyglądało? Przygotowania? No, nie było jakichś wielkich przygotowań. Trzeba było po prostu zrobić motor po treningach, po mistrzostwach Polski. Jakichś wielkich przygotowań nie było. Czy z marszu? No z marszu bardziej. A ile masz motocykl przygotowany? Jeden. Co to za silnik jest? Yamaha 85. Możesz Wiktorowi dać na chwilę? Wiktor, to jak go po tych sześciu turniejach, 6 minut było, tak? Mistrzostw Polski do tej pory chyba. Jedna miała być w Częstochowie, a tam się chyba nie odbyło. Po 6, ale powinno być 7. Wcześniej jeździłeś złotym trofeum rok temu? Znaczy, ja w mistrzostwach Europy jechałem. Złotym trofeum nie jeszcze? Nie. Czyli też nie, ale mistrzostwa Europy z Duńczykami się ścigałeś, tak? Tak. I opowiedz mi, jakie masz plany na jutrzejszy półfinał. Na pewno gdzieś tam zima krew zachowana. Tak naprawdę nie ma jakiegoś wielkiego stresu. Czyli wielkiej napinki nie ma? No, nie ma. Okej. Nasz Sebastian, na tobie będzie spoczywać większy ciężar, bo ty jeździsz na swoim torze przed własną publicznością. Dokładnie. No to jak to będzie jutro? To przodu i mało. No, to tak zawsze jest, okej. Nawet jak jeździcie śmieszne zawody, oprócz śliwek, ale... Jakie specjalne przygotowania? Nie było. Nie było. A motocykl jaki? Honda i Yamaha. Czy dwa? No. Możesz powiedzieć, kto ci przygotowuje te motocykle? Jak to wygląda? Ogólnie to tak myje to tata, a przygotowuje pan Szczepanik. Grzegorz Szczepanik, tak? Państwo kojarzą pana Grzegorza Szczepanika? Taki żużlowiec, w latach 70. 80. się ścigał w Rowie Rybni. Dobra, bracia Pfeifferowie. Jak to będzie? Wy jesteście ci najbardziej wyrośnięci w naszym mini żużlu. Czy to ułatwia, utrudnia? Myślę, że to jakoś tak nie utrudnia, ale na pewno ci mieliśmy już zaszło. Mhm. A powiedzcie mi, to mam wrażenie, że mini żużlowe tory, które są w Polsce, się bardziej od siebie różnią niż tory żużlowe, prawda? Jak wy odbieracie tor w Rybniku? Czy to jest tor taki, który na pewno się dobrze jeździ, średnio? Czy to nie jest wasz, nie wiem, ulubiony? Właśnie jest najfajniejszy, właśnie fajny profil mają wszyscy. Bliżej mikrofon, bo... Fajny profil mają wszyscy. Wojtek? Nie wiem, jak to będzie jutro? Jedziesz w tym półfinale? Pierwszy. Czyli jedziesz na pierwsze ogień. Z tego co wiemy, bo to jest tak, że Polacy mają zagwarantowane jedno miejsce w finale. Gdyby się tak, nie daj Boże, zdarzyło, czego wam tak Boże nie życzymy, że ani w jednym, ani w drugim półfinale nikt nie zajmie miejsca premiowanego awansu, czyli pierwszej ósemce, to z tego drugiego półfinału awansuje tylko 7 pierwszych zawodników, no i ten 8 będzie Polak. To jeszcze nie wiem, wam trener już coś mówił, jaki to będzie zasadzie ewentualnie? Półfinale, a jednym albo drugim. A, czym już wiemy, jak to będzie nas. Kasper, ty wtedy walczyłeś spokojnie miejsce, tak? W finale, nie? Na podium stałeś chyba w półfinale, prawda? Znaczy ja pamiętam, wygrałeś. W 2011 ćwierćfinał się udało wygrać, a w półfinale w ostatnim biegu jechałem pierwszy i mi wypadł łącznik. I 3 punkty oddałem i tam chyba skończyłem 4, a też można to było wygrać wtedy. Ale spokojnie do finału. Ale awansowałem. Dobra. Żeby nie przedłużać, czy Państwo macie jakieś pytania, co chcecie zapytać?